To już jest trzecie wydarzenie w tym cyklu Polskie Projekty, Polscy Projektanci. Mamy nadzieję, że będzie się to rozwijać w następnych latach równie owocnie jak dotąd. Z ogromną przyjemnością oddaję teraz głos naszemu głównemu bohaterowi, profesorowi Markowi Cecmile. Moja działalność od samego początku dzieli się na sztukę, która jest sztuka współczesna w zakresie ceramiki, ale też wzornictwo. Raz pierwszy w moim życiu ja też widzę te wszystkie prace razem. Układając te prace, po prostu szłem swoją ścieżką, swojej własnej historii troszkę i oglądałem etapy, których już nawet nie pamiętam dobrze, ale dzięki kuratorkom tych wystaw. Dużo tych rzeczy, emocji, historii powróciło do mnie. Te prace są właściwie w kolekcjach muzeum i w kolekcjach prywatnych i ja się cieszę bardzo i chcę podziękować, że wyszły z tych różnych miejsc prywatnych i pokazują się publicznie i mam możliwość w Polsce po tylu latach wędrówki po świecie być tutaj z Państwem. A co by było, gdyby wszystko było zupełnie inaczej? A co by było, gdybyśmy byli po drugiej stronie lustra, tak jak Alicja w Krainie Czarów? Dlaczego imbryk musi wyglądać tak? Może być czymś zupełnie innym. Większość twórczości Marka Cecuły powstała na skutek zadawania takich dziwnych pytań. To się wymyka utartym wyobrażeniom o wybitnym, uznanym i słynnym artyście. Ciągle ma nam coś nowego do zaproponowania, co już tak trochę mniej pasuje do wizji klasyka. Raczej do młodego, początkującego artysty. Zachęcam Państwa bardzo gorąco do szukania tego tropu na całej wystawie. Dzięki temu otrzymamy trochę tego daru, z którym artysta nami się dzieli. Może wychodząc z muzeum zostanie nam odrobinę tego poczucia, że nic nie jest oczywiste i wszystko może wyglądać inaczej. To było ogromne wyzwanie, aby tą wspaniałą twórczość na przełomie ponad 40 lat objąć kuratorskim okiem i przygotować materiał na wystawę. Ta wystawa nie powstałaby, gdybyśmy nie współpracowali ze wspaniałymi ludźmi, którzy z nami nadali jej kształt.